Dzień dobry, witam serdecznie. To jest telewizja w Realu 24. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj w studiu u nas w Stanach Zjednoczonych w czasach Indian i Kowbojów mówiono: The most wanted, czyli najbardziej poszukiwany. Nie wiem, czy tak jest, ale na pewno najbardziej zwalczany. Smutne to, ale prawdziwe. Doktor Leszek Sekulski, ekspert do spraw geopolityki, jest moim gościem w studiu. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Niestety dożyliśmy takich czasów, że nie można mówić tego, co się myśli, nie można mm, mówić tego, co jest. Bo jakby nie patrzeć i analizować tego, co mój gość opowiada na temat geopolityki od ostatnich wielu miesięcy, nawet lat, no to sprawdzają się jego przewidywania, jego analizy. Sprawdzają się niestety, jeśli chodzi o naszą politykę wschodnią i nie tylko. Więc dzisiaj o tym, zanim przejdziemy do rozmowy, dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie telewizję w Realu 24. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego naszej stacji. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. Wspieramy w Realu 24. Zapraszam do odpisania 1,5% podatku na Fundację SOS Obrony Poczętego Życia. Wpisz w tytule Cel Szczegółowy Bandai. Byśmy mogli rozwijać naszą platformę wideo, byśmy mogli normalnie nadawać bez cenzury. Zapraszam również do tego, by ulajkować, udostępniać, powielać ten materiał, gdzie tylko się da. Właśnie w ten sposób można to skopiować, jak na załączonym obrazku. Skopiuj link do Banbaja, udostępnij znajomym wiadomościach oraz w mediach społecznościowych. Zachęcam do za tego bardzo gorąco. Panie doktorze, zacznijmy od wizyty Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Och, jach, jak zwykle w mediach mainstreamowych. Choćby nie wiem, jak się mocno chciał wysilić, no to ja tych Ochiach nie podzielam. Uważam, że wystąpienie w arkadach kubackiego było po prostu jedną wielką taką, takim ogólnikiem, z którego niewiele można było wyciągnąć, a przynajmniej nie można było poczuć się bezpiecznym. Jak pan to ocenia? Może ja przesadzam, może nie było wcale tak ogólnie. Wizyta prezydenta Joe Bidena była, w mojej opinii, wizytą kurtuazyjną. Wizytą, która oczywiście miała swój istotny kontekst geopolityczny, to kontekst rocznicy nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mówimy o 24 lutego 2022 roku. Wizyta, która była poprzedzona przylotem prezydenta Bidena do Kijowa. No i oczywiście padły tam bardzo mocne słowa jeżeli chodzi o pewien teatr dyplomatyczny jeśli chodzi o pewien anturaz charakterystyczny dla amerykańskiej dyplomacji ale jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia realpolitik z punktu widzenia polityki no realnej konkretów dla bezpieczeństwa Polaków to tam nie było niczego szczególnego nie ma żadnych dodatkowych Gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Wystarczy przypomnieć umowę, którą podpisał pan minister Mariusz Błaszczak 15 sierpnia 2020 roku o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. To, to umowa absolutnie skandaliczna. To umowa, która y, tworzy faktycznie strefy. Eksterytorialne na terytorium państwa polskiego poddane, poddane, no właśnie, czy wyłączone z odpowiedzialności, na przykład polskiego wymiaru sprawiedliwości, personel, żołnierze amerykańscy wyłączeni spod jurysdykcji polskiej. Mogący tak naprawdę bardzo mocno tutaj no, eksploatować wszelkiego rodzaju swoje, swoje prawa bez nadzoru ze strony, ze, strony, ze strony państwa polskiego. I zresztą było widać to, to, jak była przygotowana wizyta prezydenta Joe Bidena. Nawet kwestia, gdzie kto siedział, zapadała nie w pałacu prezydenckim, nie w kancelarii premiera, ale w ambasadzie Stanów Zjednoczonych przy ulicy pięknej w Warszawie. To pokazuje, jak mocno wasalny stosunek władze obecne. Władze w Warszawie mają yy, i jak mocno są zwasalizowane wobec, wobec Waszyngtonu. Yy, tak jak mówię, ta umowa o wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, mimo iż yy, traktuje Polskę niżej niż Irak, podbity i skolonizowany przez Stany Zjednoczone, to nie dawała Polsce żadnych konkretnych dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa. Była w tym zakresie rozczarowująca dla wielu przedstawicieli stronnictwa amerykańskiego, czy proamerykańskiego, czy proatlantyckiego w Polsce. ne? Vale. porównując właśnie tę umowę z 15 sierpnia 2020 roku do wizyty prezydenta Bidena w lutym 2023 roku, no to tutaj już w ogóle niczego nie było. Nie było absolutnie, absolutnie niczego poza okrągłymi słowami, poza pewną kurtyną dyplomatyczną i poza pewnymi intencjami, bo myślę, że to, co najistotniejsze, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Bidena, to są amerykańskie intencje, podtrzymanie amerykańskich intencji, a intencją amerykańską co do tego nie mam najmniejszych Złudzeń jest wepchnięcie Polski pod ciężarówkę z gruzem, pod właśnie nadjeżdżającego rosyjsko-białoruskiego tira. Włączenie Polski do wojny na Ukrainie. No i tutaj wchodzi kolejna rzecz. Z wczoraj Twitter, pokażmy może, Twitter ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W którym to um, widzimy cztery zdjęcia. Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z obwodem kaliningradzkim. Jak to skomentować, panie doktorze? No, myślę, że chciałbym to skomentować poważnie, ale chyba się nie da, więc skomentuję to tylko ironicznie. To jest bardzo dobra obrona przed rosyjskimi rakietami. No ja pociągnę jednak temat, bo powiem szczerze tak. No to zaraz, bo wcześniej obwód kaliningradzki nie funkcjonował w przestrzeni publicznej, w ogóle w tym, co mówił pan minister obrony narodowej. Ja tutaj z uporem maniaka krzyczałem, zaraz, ej, graniczymy z Rosją, graniczymy z Białorusią, robimy wszystko, żeby ich obrazić, żeby ich skłonić do tego, żeby nas zaatakowali. Przynajmniej tak to z punktu widzenia zwykłego zjadacza chleba, jak ja, wyglądało co ty gadasz szlachtowicz, Najara... niektórzy mi najarałeś się czegoś bardzo dziwnego, no nie, ja po prostu patrzę na to chłodno, zdroworozsądkowo, nie jestem analitykiem wojskowym, ale uważam, że jeśli się graniczy z jakimś mocarstwem, atakowym jest, atomowym szczególnie, mówię tu o Federacji Rosyjskiej, gdyby się oddało całą broń na Ukrainę, albo przynajmniej to co najważniejsze, no to chyba się powinno liczyć z tym, że mogą nas zaatakować. Czy to oznacza, że coś się dzieje, o czym nie wiemy? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba podkreślić jedną rzecz, hmm. że narracja rządów w Warszawie dotychczasowa mówiła jasno, że jeżeli Ukraina padnie, to następna będzie Polska. Tak, gdy, jak gdyby Polska nie graniczyła, właśnie o czym pan redaktor powiedział, mm. z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Granica dzisiaj Polski, Rzeczypospolitej, Pol Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską i z Republiką Białoruś łącznie to jest 628 km. 210 km z obwodem Kaliningradzkim i 418 z Republiką Białoruś. Ta narracja rządu w Warszawie od samego początku była fałszywa. Natomiast jeżeli już mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której są jakieś prowizoryczne no coś się dzieje, no coś zapory, się dzieje, no. umocnienia, no próbuje się rozbudowywać, a przynajmniej działać informacyjnie na kierunku obwodu kaliningradzkiego, to widać, że Ministerstwo Obrony Narodowej RP obawia się potencjalnego, potencjalnego ataku odwetowego ze strony Federacji Rosyjskiej, czy też Państwa Związkowego, Republiki, Państwa Związkowego Rosji i Białorusi w odwecie za pomoc jaką władzę w Warszawie udzielają Ukrainie, mówię o pomocy militarnej i wysyłaniu na przykład kontyngentu policyjnego, policyjnego, bo wiemy doskonale już że przed obywatelami RP przez około 5 miesięcy ukrywany był fakt, że funkcjonariusze w służbie czynnej, mówimy o funkcjonariuszach policji brali udział w działaniach, no można powiedzieć wojennych, bo pirotechnicy wojskowi rozminowywali teren w obwodzie kijowskim. Przynajmniej z tych informacji, którymi dzisiaj dysponujemy, widzimy. Warto sobie zadać pytanie, co by było, gdyby, któryś, gdyby ci policjanci zginęli w wyniku działań, działań wojennych? Czy nie byłoby to potraktowane jako kasus belli, jako przyczyna wojny? Czy Rosjanie nie mogą tego typu działań potraktować jako oficjalne zaangażowanie się państwa natowskiego po stronie Ukrainy w działaniach wojennych? No jest to polityka niezwykła ryzykowna polityka moim zdaniem nieodpowiedzialna i polityka która może doprowadzić nie musi ale może jest to moim zdaniem prawdopodobne, do rosyjsko-białoruskiego odwetu na terytorium Polski. I to, że są jakieś tam zapory stawiane na granicy z obwodem Kaliningradzkim, w żaden sposób nie przecież nie przeszkodzi w ewentualnym uderzeniu powietrznym państwa związkowego Rosji i Białorusi na terytorium Polski. A wiemy doskonale, że Polska dzisiaj z efektywnego systemu obrony powietrznej na terytorium całego kraju. Nie ma. Wiemy, że tylko 3% populacji Polski ma dostęp do schronów. Wiemy z raportów Najwyższej Izby Kontroli, że w Polsce nie ma efektywnego systemu obrony cywilnej. W związku z tym główny ciężar, główny ciężar ewentualnego odwetowego ataku Rosji na Polskę poniesie ludność cywilna. Artykuł 5. O tym mówił prezydent Biden. Ja jeszcze dzisiaj przed wyjściem z domu i tutaj przyjściem do studia przestudiowałem ten artykuł. No, ja nie mam takiego odczucia, ale proszę mnie poprawić, że ten artykuł to jest taka nasza tarcza, która ochroni nas przed tym, jeśli na wypadek odpukać, jakby coś się wydarzyło, i by ro wojska rosyjskie czy też białoruskie ruszyły na Polskę. No, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, owszem, mówi o obronie kolektywnej, mówi, można powiedzieć tak kolokwialnie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ale. Nie precyzuje, jaka to ma być konkretnie pomoc. Nie precyzuje. Co więcej, mówi o tym, że każde z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego dostosuje swoją pomoc do odpowiedniej sytuacji i do oczywiście, będzie się kierować tutaj no, własną oceną sytuacji. Więc to nie musi być tak, że wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego wydzielą na przykład po jednej brygadzie, czy po jednej dywizji, czy wydzielą odpowiednią liczbę okrętów wojennych, pododdziałów, czy tam powiedzmy związków taktycznych, czy taktyczno-operacyjnych wojska i tak dalej, i tak dalej. Przeznaczą odpowiednią ilość armatochałubic, wsparcia rakietowego, amunicji, oporządzenia. No nie ma, tego nie reguluje Traktat Północnoatlantycki. Mamy do czynienia z ogólnymi Deklaracjami. I ja od y, wielu, wielu lat przestrzegam przed sytuacją, w której wielkie mocarstwa porozumieją się ponad głowami państw średnich i małych. Średnich takich jak Polska, czy małych takich jak kraje bałtyckie. Pamiętajmy, że każda wojna prędzej czy później kończy się przy stole negocjacyjnym. I jeżeli dzisiaj, czy w dającej się przewidzieć w perspektywie roku do trzech lat, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Porozumieją się w kwestii podziału stref wpływów na świecie, to jest bardzo prawdopodobne, że to odbędzie się naszym kosztem, tak jak to robili anglosasi już wielokrotnie w historii, a my zostaniemy z długami, zostaniemy z wielomilionową rzeszą migrantów, zostaniemy z bardzo poważnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Przejdźmy teraz do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o Pana osobę. Ruch antywojenny, który Pan jak gdyby zainicjował, wywołał wśród rządzących no, furię, jakich chyba nie widzieliśmy jeszcze w trzeciej RP. Podzielam zdanie Pana redaktora, że rzeczywiście. Polski ruch antywojenny, którego inauguracja miała miejsce 3 lutego 2023 roku w Częstochowie, którego inicjatorami byliśmy wspólnie z Sebastianem Pitoniem, wywołał ogromne poruszenie, ogromny sprzeciw i ogromny strach. Władzy, a właściwie nawet szerzej powiedziałbym, establishmentu pookrągłostołowego, bo do, tej, do tego furiackiego ataku yy, i na moją osobę, i na cały polski ruch antywojenny dołączył przecież, czy włączył się w to nie tylko PiS, nie tylko Solidarna Polska, ale także część, no nazwijmy to, koncesjonowanej opozycji część koncesjonowanej opozycji. Takie oczywiście yy, duże yy, media jak TVP, TVN, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, Radio Wnet, Radio SK, ONET, Wirtualna Polska, Interia, no, mogę, Newsweek, sieci, mogę, wszystkie, mogę, wszystkie długo, tak mogę tak. długo wymieniać. Wszystkie te media rzuciły się na nas za, uwaga, podżeganie do pokoju. Zarzucają polskiemu ruchowi antywojennemu podżeganie do pokoju. Dziś każdy, kto mówi, to nie nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę. Zachowajmy pokój, zachowajmy biologiczną substancję narodu polskiego jest wrogiem publicznym numer jeden. Jest to sytuacja. Niewyobrażalna. Jest to sytuacja nieprawdopodobna, ale jeśli zobaczymy, jakie restrykcje są stosowane wobec osób, które wznoszą hasła propokojowe, no to widzimy, że mamy do czynienia z systemowym, podkreślam, systemowym dyskredytowaniem ludzi z polskiego ruchu antywojennego. Dość powiedzieć, że ja zostałem usunięty no z właśnie. uczelni jako nauczyciel akademicki z przyczyn politycznych. Zresztą rektor mojej byłej uczelni, z Ostrowca Świętokrzyskiego, wprost w Radiu Ostrowiec powiedział, że jest to motywowane po prostu. Po prostu politycznie, że jest to motywowane politycznie i jest to sytuacja no, niewyobrażalna w państwie demokratycznym, gdzie mamy artykuł 54 Konstytucji mówiący o wolności słowa, wolności akademickiej, wolności debaty publicznej, wolności oczywiście także mamy zapisaną w Konstytucji wolność zrzeszania się, ale to nic oczywiście nie jedyne restrykcje. Dość powiedzieć, że 20, nie minęły 24 godziny po uruchomieniu strony. Polskiego ruchu antywojennego i została ta strona odgórnie zablokowana. Odgórnie zablokowana. I to oczywiście nie wszystko, ponieważ widzimy eskalację w działaniu władz. Jest próba przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi utrącenia opozycyjnych kanałów na YouTube. Widać tutaj działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ta sprawa została już nagłośniona przez pana redaktora Witolda Gadowskiego, ale ja również mhm. identyczne pismo jak pan redaktor Witold Gadowski dostałem w odniesieniu aż do trzech kanałów, czyli grozi mi potencjalnie kara yy, nałożona przez Krajową Radę Radiofonii telewizji w wysokości, uwaga, 400 tysięcy złotych, ponad 400 tysięcy złotych. Tak próbuje się wykończyć, wykończyć opozycyjnych liderów opinii. Widzimy, że jest to akcja zmasowana, która ma na celu stłamsić wolność słowa. No jest to e, e, akcja zmasowana, bo to nie tylko dotyczy Sykulskiego, słuchajcie. Wszystkich was, którzy nadają na YouTubie, bo to nie tylko Sykulski, Gadowski czy kilku innych. Tu się tyczy każdego głosu, który cokolwiek negatywnie powie na obecną partię rządzącą, albo negatywnie powie na temat yy, tak zwanej wojny, którą nas pchają, pchają a i chcą, żebyśmy byli jej częścią, już tak konkretnie. Tak, widać, widać, że jest to odgórnie zorganizowana, po pierwsze, akcja dyskredytacyjna, gdzie próbuje się yy, przyczepić taką łatkę ruskiego agenta czy ruskiej onucy każdemu, kto nie podziela, yy, w stosunku jeden do jeden narracji rządowej. Każdy, kto dzisiaj próbuje mówić, że Polska powinna dywersyfikować swoją politykę zagraniczną, nie powinna wisieć na jednej klamce, bo ta klamka się może urwać, bo mocarstwa się mogą porozumieć między sobą, warto rozwijać wielowektorową politykę zagraniczną, to ta, każda taka osoba jest klasyfikowana jako przysłowiowa już ruska onuca, jest etykietowana jako ruski agent. Proszę zobaczyć, że w przestrzeni publicznej nie ma żadnych innych agentów nie ma agentów Izraela, niemieckich, ukraińskich, nie amerykańskich, jest tylko jedna kategoria. Bo nie niedobra jest o tym ruski, mówić. Niedobra jest mówić. Ruski agent. W związku Przepraszam, z... obracam trochę w taki żart, ale to nie jest mi do, do śmiechu. No bo... oczywiście my też próbujemy z tego no. żartować w naturalny sposób, natomiast zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest niezwykle poważna, żeby nie powiedzieć, niezwykle groźna dla wolności słowa, dla stanu demokracji w Polsce. Ja mówiąc to z pełną odpowiedzialnością i z pełnym przekonaniem... A jest demokracja w Polsce? Twierdzę, że Dobrze. w Polsce... W Polsce, Doktorze, że w raczej. Polsce nie ma demokracji. Uważam, że w Polsce mamy już stan, który można określić jako demokraturę. W Polsce obecnie panuje demokratura, czyli System, który pozornie yy, patrząc na konstytucję jest demokratyczny, a faktycznie jest systemem autorytarnym zmierzającym bardzo szybko, bardzo systemowo w kierunku dyktatury, w kierunku rządu dyktatorskiego. Czy jak pan to yy, widzi chociażby na własnym, yy, czuje na własnej skórze, nie ma tu analogii do drugiej RP? I do tego, co się działo, że każdy, kto miał inne zdanie na temat tego, co się działo, jeśli chodzi o politykę zagraniczną wtedy Rzeczpospolitej II, to kończył źle albo kończył właśnie w sposób taki, że był niszczony. No myślę, że mamy do czynienia z przedsmakiem tego, co zrobiła sanacja no co robiła sanacja po roku 1935. Mamy sytuację, w której stworzenie czegoś na kształt Berezy Kartuskiej jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Myślę, że dzisiaj władza chce niszczyć, wydawać śmierć cywilną na osoby niewygodne, aby zastraszyć te osoby. Mówimy o wyciąganiu pojedynczych osób ze środowisk opozycyjnych, środowiska akademickiego, środowiska dziennikarskiego, środowiska prawniczego prawda środowiska yy, związanego szeroko, szeroko pojętego z dyplomacją z, z polityką zagraniczną obronną polityką bezpieczeństwa i tworzenia takich czarnych ludów czarnych ludów okładania ich ze wszystkich stron skazywania na śmierć cywilną i pokazywania Całej reszcie społeczeństwa. Jeżeli nie będziecie się zgadzać z władzą lub jeżeli będziecie krytykować władzę albo próbować powstrzymać wpychanie Polski do wojny, to skończycie tak samo. Będziecie pozbawieni pracy, będziecie pozbawieni kanału na YouTubie, będziecie pozbawieni innych możliwości zarabiania, będzie na was wydana śmierć cywilna, ostracyzm towarzyski i będziecie zniszczeni. No ja myślę, że oczywiście kwestia zamykania ludzi z przyczyn politycznych to nie jest nowość, bo takie pojedyncze przypadki już w historii III Rzeczpospolitej były i trzeba o tym mówić, a kwestia aresztu wydobywczego, szeregu innych rzeczy, ale ja mówię tutaj o perspektywie masowych aresztowań, bo moim zdaniem jeżeli obecna władza zdecyduje się na jeszcze bardziej aktywne włączenie Polski do wojny na Ukrainie będzie jeszcze bardziej naciskała na służby specjalne, na przykład na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby stosowały represje wobec osób, które są opozycjonistami, wobec opozycjonistów i dlatego niestety spodziewam się eskalacji różnego rodzaju represji, szykan wobec środowisk Realnie opozycyjnych, bo nie mówimy o koncesjonowanej opozycji, zarówno tej parlamentarnej, jak i pozaparlamentarnej, ale mówimy o realnych opozycjonistach, których władza się boi, które zwalcza wszelkimi metodami. Dlatego spodziewam się, że kolejnym etapem będą masowe aresztowania, które mogą, czy masowe internowania, jeżeli zostanie wprowadzony jakiś stan nadzwyczajny w związku z sytuacją na wschodzie. Dobrze. Jak pan jeździ po Polsce, spotyka się z ludźmi, jakie jest nastawienie polskiego społeczeństwa? Bo ja, ja nie chcę bazować na tym, co mówi mainstream, bo to wiadomo, że to są kłamstwa. Przecież, gdy zaangażujemy się już tak otwarcie w ten konflikt, to co Polacy sobie nie wyobrażają, że zaczną spadać rakiety radzieckie, rosyjskie, na nasze miasta, że może to właśnie kosztować jakimiś dziwnymi zamachami terrorystycznymi kierowanymi z Moskwy że to może być po prostu śmierć i wojna, czyli to co przynosi wojna. Ludzie w Polsce sobie z tego nie zdają sprawy, że jeśli będą siedzieć cicho i popierać tę politykę albo przynajmniej nie krytykować, to zaraz może być naprawdę nieciekawie w Polsce. Ja myślę, że tutaj są dwie płaszczyzny. Mhm. Są tutaj dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna odnosi się do widzów y, kanałów telewizyjnych głównego nurtu. Mówimy o wiadomościach TVP o faktach TVN. Są to ludzie w dużej mierze Kompletnie nieświadomi tego, że Polska jest do żadnej dużej wojny nieprzygotowana, że nie ma schronów, że nie ma obrony cywilnej, mm -hmm. że będą problemy z lekarstwami, z wodą pitną, z żywnością, jeżeli będzie wojna i, i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie sobie nie zdają sprawy i nie mają wyobraźni, że będą ze swoimi dziećmi siedzieć w piwnicach, yy, unikając bomba czy chcąc uniknąć bombardowania, yy, czy nalotów dronowych, czy yy, uderzeń rakietowych. Nie zdają sobie sprawy, że yy, te piwnice jeszcze z lat 50., które budowane były, które miały wyjścia specjalne, Ewakuacyjne, bardzo często mają te wyjścia już zabetonowane, że nie ma tam i urządzeń filtrowentylacyjnych, że to są pułapki. Ci ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ponieważ po prostu przyjmują propagandę. Ale tak jak pan redaktor słusznie powiedział, ja jeżdżę po całej Polsce. Są organizowane w całej Polsce, nie bez przeszkód, oczywiście. Moje no to, spotkania autorskie. Do no tego ja już się przyzwyczaiłem, że w sprawie pandemii, jakiekolwiek, jak, jak chcesz rzetelnie informować społeczeństwo, to jest zawsze kłody pod nogi. Wrzuca. Tak, tak, to wiemy, ale my się tym absolutnie nie przejmujemy. To jakby yy, naturalna sprawa, że w demokraturze nie można, yy, próbuje się ograniczać wolność zrzeszania się, wolność spotykania się, wolność głoszenia swoich poglądów. Ale faktem jest, że jeżdżąc po całej Polsce, będąc na spotkaniach, gdzie jest 100, 200, 300, czy nawet 400, 500 osób, yy, widzimy, że coraz więcej ludzi przebudzonych, coraz więcej ludzi świadomych przychodzi, ludzi, którzy dostrzegają to zagrożenia. Przychodzą matki, ojcowie i pytają się, jak uniknąć sytuacji, kiedy moja córka, mój syn będzie powołany do wojska, bo i kobiety mogą być przecież powoływane na mocy tej yy, nowej ustawy o obronie ojczyzny. Yy, powstają takie pytania, jak możemy się temu przeciwstawić, jak zawrócić te szaleństwa, Politykę rządu wpychania nas w cudzą wojnę, i to jest dobry prognostyk. To znaczy, coraz więcej ludzi jest przebudzonych, coraz więcej ludzi czyta media czy słucha mediów nie mainstreamowych, mediów alternatywnych, mediów, które mówią jak jest i słucha coraz więcej. I, i, I dlatego władza próbuje utrącić takie właśnie opozycyjne kanały na YouTubie. A najlepszym dowodem tej zmiany społecznego myślenia. Jest ostatni sondaż przygotowany dla warszawskiego ośrodka eksperckiego, który się nazywa Warsaw Enterprise Institute, który to sondaż mówi jasno, że aż 40% polskiego społeczeństwa obawia się ukrainizacji Polski i aż 52% polskiego społeczeństwa obawia się włączenia Polski w długotrwałą wojnę. I to już pokazuje, że w społeczeństwie polskim rosną tendencje antywojenne, rosną tendencje Propokojowe. Na koniec, oprócz tego, że wyrzucono pana z uczelni, pozbawiono różnych innych zajęć, które pan wykonywał, czy są jakieś sprawy sądowe już? Czy na przykład ABW wzywa pana na dywanik? Nie, nie, do tego jeszcze nie doszło. Na razie jest to straszenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji ogromnymi karami. Na razie jest to próba takiego właśnie zastraszania w środowisku akademickim, próba jakiegoś wprowadzenia ostracyzmu społecznego, próba odbierania sal na spotkania tego typu rzeczy. Natomiast oczywiście nie spodziewam się, że władza będzie próbowała za wszelką cenę, za wszelką cenę znaleźć cokolwiek. No ale to będzie bardzo trudne, dlatego że ja przecież pracowałem w administracji państwowej, miałem do świadczenie bezpieczeństwa do klauzuli ściśle tajne. W ogóle jakby poświadczenie bezpieczeństwa w naturalny sposób wygasło mi w 2016 roku. Nikt mi go nigdy nie odebrał. Od pięciu lat pełnię funkcję biegłego sądowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, więc gdyby był jakikolwiek cień podejrzenia o moją jakąkolwiek działalność niezgodną z prawem, nigdy... Przez te ostatnie lata, przez te ostatnie kilkanaście lat, no nie mógłbym być ani na ćwiczeniach oficerów rezerwy w Wojsku Polskim, ani pełnić funkcji biegłego sądowego, ani mieć dostępu do informacji niejawnych, czy wcześniej być w komisji weryfikacyjnej do spraw WSI. Zawsze powtarzam, mam czyste sumienie. I porządek w szufladach, ale wiemy doskonale, że w demokraturze albo w dyktaturze to bardzo często nie wystarczy, ponieważ władza jest w stanie spreparować różnego rodzaju materiały, posługuje się kłamstwem, manipulacją, co widzimy zresztą w mediach głównego nurtu, których nazwy tutaj wymieniłem. Doktor Leszek Sekulski, ekspert do spraw geopolityki był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za wizytę i za rozmowę. To nie jest nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie telewizję w Realu24. Zachęcam do tego, by robić to dalej numer konta. Widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego naszej stacji. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. Wspieramy w Realu 24. Kochani, zapraszam do odpisania 1,5% podatku na Fundację SOS, obrony poczętego życia. Wpisz w tytule cel szczegółowy Bamba, i to pozwoli rozwijać nam naszą platformę wideo. Byśmy mogli nadawać bez cenzury. Zapraszam również do tego, by kopiować link, który widzicie na swoich ekranach, żeby właśnie w ten sposób pomóc nam promować to nagranie, by rozeszło się jak najszerzej, by ta wieść o tym, co się tak naprawdę dzieje w Polsce, sięgnęła wyższe zasięgi. Więc kopiujcie link do tego nagrania i rozsyłajcie swoim znajomym w mediach społecznościowych. Za co serdecznie dziękuję. Nie dzieje się dobrze, ale walczymy o prawdziwą Polskę. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do widzenia.